Siema, w następnym odcinku. Dziś zapraszam Was na linię Mannerheima. Hello. Dobra, następna mapa to linia Mannerheima. Jedziemy sobie Magiciem na lewą stronę i na sam początek, czy to szybkim hatekiem, czy to medem, polecam tą miejscówkę. Możecie spokojnie zrobić sobie pestkę, dwie. Jak jedzie coś wolniejszego, to i 5. Aczkolwiek za chwilę wam pokażę jedną miejscówkę, której mało kto używa, o ile ktokolwiek używa, prócz mnie. Tutaj jesteście w stanie sporo spotnąć dla waszej półki. Sami zrobić damage, praktycznie nic nie dostawając. No może CGC może przeładować na was i tutaj strzelić, ale mało kiedy. A jak strzeli, to nawet widzicie, jak to leci wolno, więc jesteście w stanie uciec. Następna miejscówka. Używa jej może parę osób na serwerze, ale polecam wam dla czołgów, które mają dosyć dobre opuszczanie działa. Stąd jesteście w stanie robić pestki na wieżę. Często jeśli przeciwnik ma gorszą załogę, albo wy jesteście dosyć mali, jesteście w stanie tutaj pikować bez spota i dopiero po strzale dostawać tego spota. I tutaj możecie praktycznie aż do tego momentu się wychylać, gdzie przeciwnik, powiedzmy, wymienia się tutaj z czołgiem ciężkim, z przeciwnikami, a wy jesteście w stanie tutaj wychylić, zrobić pestkę, cofnąć. Niby się topicie, ale gracie na wieżę, nic was nie może trafić prócz arty. No dobra, Chieftain może, ale to jest wyjątek. No i Chieftain zanim ogarnie tam przeciwnik, to wy robicie pestki, a często pestki stąd jesteście w stanie dawać nawet bez spota. W taki sposób. To teraz tak. Tutaj często lubią przeciwnicy się zamknąć i ginąć za friko. Tutaj na wieżę możecie ogarnąć ich spokojnie. Aczkolwiek jak już ich ogarniecie, na przykład tam będzie grał jakiś czołg, którego już nie ogarniecie na wieżę, z półki będą do was strzelać, to nie polecam tu tracić HP. Po prostu podjechać na początek. Tutaj jest jedyne miejsce, gdzie może was trafić czołg, ale nie musi, bo chcecie na tyle wysoko jechać, żeby mieć safe tutaj przejazd. Przejeżdżacie i tu da się przejechać każdym czołgiem, włącznie z Togiem, mausem i T95. Tutaj przejazd jest dziecinnie prosty. Wystarczy nie jechać w prawo. Nie jechać w prawo, bo jak zaczniecie za mocno w prawo jechać, to stracicie całą moc silnika i czołg wam się sturla na dół. Znaczy sturla, po prostu pojedzie na dół do tyłu, prosto do wody. Wystarczy powoli sobie jechać i pod małym kątem podjeżdżać do góry, a nie robić coś takiego, bo wtedy wasz czołg jedzie do wody. I macie problem. Ja tutaj sobie poradzę, aczkolwiek tutaj przodem normalnie dojeżdżacie dotąd. I stąd już macie prostą jazdę do samego końca. Często przeciwnicy jeszcze mają tutaj czołgi, jakąś esetę, jakąś WZ-tę, nie wiem, T5-7 Heavy. Wychylacie się w tym miejscu. Robicie na nich pechy. Potem macie cały ten balkonik na open. Jedynym waszym problemem to jest gość, który stoi tam, a wy nie macie górnej strony mapy, bo wtedy macie problem, bo gość może pikować na was na wieżę. Aczkolwiek jeśli tam nie mają czołgu, to pikujecie sobie tutaj. Tutaj te krzaki często pozwalają wam na to, że nie dostajecie spota. Sami spotujecie tu wszystko, Aczkolwiek jeśli dobrze przeciwnik stoi tutaj lub ma dobrze przewrócone drzewa, to potrafi tam być bez spota i wtedy musicie go wyblindować albo odpuścić tą pozycję, wrócić znowu w drugą stronę przez wodę. Tak, właśnie jeśli tam jest przeciwnik, no to macie problem. Ten przeciwnik najczęściej gra jeszcze niżej, aczkolwiek no jeśli przeciwnik ma przejętą drugą stronę mapy, to tam gościa nie ubijecie. I jak już sobie ogarniecie tutaj balkon, możecie podjechać tutaj. Dalej będziecie grali na wieżę do czołgów, które tu są. Tutaj, do krzaków. Potnąć arty, wygrywać bitwę. Ewentualnie wracać. Kurczę, końcówka października, ja dalej na zakupy dreptam w sandałach. Chyba czas coś z tym zrobić, bo Wiktoria zaczyna się na mnie dziwnie patrzeć. Znalazłem sobie takie buciki w sam raz na jesień, zimę i wiosnę, jak dla mnie. O, zobaczymy, czy jest mój rozmiar. Jest. Wrzucamy to do koszyka. Inteligentna wtyczka AleRabat sama aktywuje cashback. Tutaj jest to do 5,6%. Oraz znajdzie wszystkie kody, które jednym kliknięciem możemy przetestować i zobaczymy, czy jakiś kod się nadaje do tych butów. Cyk. Właśnie zaoszczędziłeś 20 zł. Korzyści dzięki wtyczce AleRabat są dwukrotne, ponieważ zaoszczędzimy pieniądze dzięki kodom rabatowym oraz cashbackowi, który wynosi przy tym zakupie ponad 12 zł. Strona AleRabat współpracuje z ponad 1000 sklepów online, w których codziennie możecie oszczędzić Wasze ciężko zarobione pieniądze poprzez kilka kliknięć. Możecie pobrać wtyczkę na Wasze przeglądarki lub zainstalować aplikację na urządzenia mobilne. Żebyście nie musieli szukać, linki do pobrania wtyczki i aplikacji będą w opisie oraz w komentarzu pod filmem. Potem rejestrujecie się przy użyciu Waszego konta Google, Facebook, Apple lub po prostu tworząc nowe konto. Logujecie się na utworzone konto do wtyczki i od tego momentu oszczędzacie pieniądze dwukrotnie, bo i cashbackiem, i możliwymi kodami rabatowymi. Tutaj spoko miejscówka na TDki wszelkiego typu. Albo stąd macie troszeczkę niżej. Przestrzał spokojnie możecie złapać na gości jadących w dół tutaj, puszujących ataki. Możecie robić pechę. Ja nie trafiłem. Aczkolwiek możecie jeszcze robić pechy stąd. Najczęściej stąd spota się też nie dostaje, a jesteście dużo wyżej. Jeśli przeciwnik gra w tej pierwszej dziurze i próbuje pikować na hateki, które są u góry, to widać mu trochę kadłuba, cały bok wieży, więc tutaj możecie robić pestki, a tutaj z dołu tych pestek nie zrobicie. Stąd już nie ma tego bicia. Standardowe blindy stąd TD-kiem w tą miejscówkę. Ewentualnie jeśli dostaniecie cynk, to tutaj w krzak, w lajta. Ale on was też spotnie, więc to musi być strzał i cofka od razu. Jeśli przegrywacie hateki, to tutaj możecie robić pechy. Aczkolwiek jeśli widzicie, że przeciwników jest sporo, to nie wymieniacie się do końca HP. Tej strony nie polecam ogólnie. Polecam stać z tej strony. Tutaj arta ma na was bicie, ale jesteście w stanie dużo więcej ugrać, bo jeśli przeciwnicy podjeżdżają, jeśli wiecie, że już ich nie zatrzymiecie, możecie się cofnąć. Najczęściej tu jeszcze jest jakiś tedek, tu coś jest, tu są jakieś arty. Jeśli cofniecie się tutaj, rozwalicie te drzewa, po prostu do przodu drzewa wszystkie, to stąd Przeciwnik ma bardzo ciężki strzał na was. Czy to stąd, czy to jeszcze do tyłu, jeśli przeciwnik będzie puszował, to on musi tutaj zrobić 100-200 metrów na open, żeby cię ubić, a jesteś w stanie robić na nim pechy i non-stop cofać. Tutaj jest ostatnia pozycja w dołku, gdzie gość musi do ciebie dojechać. Gdzie często jeden czołg sami jesteście w stanie zrobić. Tutaj po pierwsze miejscowa dosyć defensywna, ale przydatna. Stąd jesteście w stanie strzelać w przeciwników bez spota. Robicie na nich pechy. Jak goście dojeżdżają, na przykład biją gości, którzy są tutaj. Tutaj często dosyć szybkim medem jesteście w stanie złapać gości, którzy zaspali. I na przejeździe jesteście w stanie im zrobić 1, 2, 3 pestki. Gdzie przeciwnik widzi tylko kawałek twojej wieży. Więc nawet jeśli gość będzie nierozgarnięty, to jesteście aż do tego miejsca w stanie robić pechy. Oczywiście jeśli tutaj nic do was nie strzela. Tak samo z tej pozycji troszeczkę się w tą stronę gibniecie. Jesteście w stanie zrobić pechy na gościach, którzy tutaj podjeżdżają, żeby spotować na początku bitwy. Następne miejscowy. Jeśli przeciwnik tu gra bardzo defensywnie i nie spotuje sobie tego przejazdu, no tutaj Chief jest dosyć komplikowany, aczkolwiek często grają tam dosyć mocno z tyłu przeciwnicy. Możecie tutaj grać na wieżę, robić na nich pechy. Chieftain to jest jedna z najgorszych opcji, ponieważ ma bardzo twardą wieżę, ale często jakąś WZ, czy jakiegoś E50M, czy innego meda jesteście w stanie porać stąd. Musicie uważać na artę, ale możecie to ogarnąć. Jeśli zepchnęliście przeciwnika dosyć mocno, możecie podjechać tutaj. Powiedzmy, że tam jakiś CS sobie gra na przeciwników, przeciwnicy są schowani, stąd robicie pechę. Chociaż w tym momencie źle się ustawiłem, bo stąd bym dostał od razu, jeśli coś by tam było. Podjeżdżacie tutaj bardziej, troszeczkę wyżej, macie bicie. Dalej na gości, którzy są na dole. Podjeżdżacie, wszystko zależy od sytuacji, aczkolwiek stąd bardzo łatwo się robi damage. Tutaj przeciwnicy rzadko pikują. Jeśli pikują, to dalej możesz grać na nich na wieżę. Tutaj z A0 jesteście w stanie na sam koniec bitwy, jeśli już przeciwnik was osacza, tutaj porozwalacie sobie wszystkie możliwe drzewa. Tutaj już Chief dosyć szybko podjechał, aczkolwiek powiedzmy, że jeszcze nie ma przeciwnika, że jeszcze macie na tyle czasu, że ogarniecie sobie go. W sensie ogarniecie te drzewa. Przeciwnik on was nie wie, a nawet jeśli któryś się domyśla, że coś tu jest, no to ma problem, bo jest wszystko połamane, nie wie skąd dokładnie będziecie bili. Potujecie sobie gościa. Robicie pestkę, przebijacie albo nie przebijacie w jedną stronę, w drugą stronę. Sami sobie możecie go spotować. Cofnąć się. Tutaj hatekiem raczej nie polecam, aczkolwiek medem czy tedekiem. Oczywiście tedekiem nie takim jak Waffentragera s 100, ale jakąś E4 nawet. STRV-em jesteście w stanie tutaj ustać i sporo nastrzelać na sam koniec. I to tutaj często siadają bitwy, gdzie sami ogarniacie 5 gości naraz i robicie 3-4 tysiące i często jeszcze odbijacie waszego kapa. Ponieważ no spotują was tutaj dopiero na 100 metrów, 150. I tak to wygląda. Tak się wygrywa bitwy. Tutaj, kochane dzieci i inni dorośli, nigdy nie jedźcie tak. Proszę. Kończcie tak jeździć. Będzie tutaj po linii prostej, bo najszybciej. Bo często nie dojedziecie, zginiecie, zamkniecie się w tamtej pozycji i zginiecie za oddanie dwóch pestek. Jedźcie tak, jak ja teraz jadę. Jeśli chcecie puszować hateki. Tutaj spotujecie sobie. Nikt na was nie ma strzału. Najczęściej jeśli jedziecie takim hatekiem, który jedzie 40-50 na godzinę, no to jesteście w stanie dojechać tutaj i dopiero zacząć bitwę z całym HP. A nie tak jak często ludzie giną tutaj od lodówek na przejeździe, tracą po 5000 HP na drużynie na start. Możecie sobie tutaj dojechać i bić się. Możecie jechać tu na dół, możecie nawet jechać tutaj, często da się ugrać coś w tej pozycji. Jeśli oczywiście nie jesteście sami. Pokażę wam teraz defensywną pozycję, gdzie Hatek będzie grał typowo od dołu. Ja pokazałem już wam kontrę na tą pozycję, ale wierzcie, że tej pozycji mało kto będzie używał. W tym momencie typowy Hatek tam będzie pikował. Pikował, nie grał tak jak Chieftain. I będzie... Dobra, nie aż tak pikował. Będzie pikował, zrobicie pestkę albo nie zrobicie, od razu cofacie. Jeśli ugracie gości tutaj, gdzie są na górze... Jeśli ugracie gości, którzy tutaj pikują, ponieważ tutaj widać kadłub, aczkolwiek nie zawsze przeciwnik ma bicie na was. Czym lepsze macie opuszczanie, czym jesteście mniejsi, to tym lepiej. Ale powiedzmy, wygrywacie sobie z tym hatekiem, albo hateki podjeżdżają tu na blisko, bo wy się cofniecie, dacie im wjechać i spokojnie stąd możecie ładne pechy robić na przeciwnikach, którzy tutaj wychylają się na was. Sami, jeśli by chcieli przejechać na was, to możecie im zasłonić drogę. To często udaje się i przeciwnik albo się wycofa, albo... No chodź, great. Albo jesteście w stanie go wręcz zepchnąć na dół, gdzie przeciwnik będzie miał problem, często się utopi. A jeśli się nie utopi, to będzie musiał cofnąć się. Jeśli ugracie sobie to miejsce, możecie grać na gości, którzy są tam, dalej na wieżę grając. Niektórymi czołgami troszeczkę wyższymi, z dobrą depresją, jesteście w stanie wsadzać pestki za kamień. Jeśli widzicie, że przeciwnicy nie grają balkonu, to jesteście w stanie robić pestki stąd, też na wieżę, tutaj na przeciwników, ale tutaj no musicie wiedzieć, że tam nie ma czołgów. Jeśli tam są czołgi, to dostajecie przebicia. Stąd można spokojnie pestki robić na gościach, którzy się tam spotują. Jeśli wam brakuje zasięgu spota, a wiecie, raczej zasięgu rysowania, a wiecie, że nie dostaniecie spota, bo tutaj nie ma lightów typowo, nie ma nikogo na midzie, no to możecie aż dotąd dojechać praktycznie, robić pestki na gościach, którzy tutaj wychylają dzióbki i wymieniają się z waszymi gościami. Następna pozycja, no to tutaj oczywiście na wieżę możecie grać do gości, którzy pikują w tym miejscu lub próbują przejechać, tylko wiecie, że wtedy musicie mieć to na uwadze, że stamtąd mogą do was strzelać. Jeśli ugrali tamtą stronę, no to jesteście w dupie, jeśli się tu spotniecie. A tak możecie pikować na wieżę ładnie. Czasem defensywna pozycja jeszcze jest w tym miejscu, wręcz na samym końcu, aczkolwiek tam już arty biją. Jeśli jesteście tutaj, to nie biją, jesteście w stanie utopić parę czołgów. Parę czołgów same się utopi, jadąc po was. No, miejscówek jest tu multum do grania, żeby typowo farmić damage. Tutaj z półeczki jest bardzo ładne bicie na gości, którzy pikują. Oczywiście tutaj jesteście albo jakimś leopardem, albo tedekiem typowo do snajpy. Te drzewa są ważne. Możecie się ze mną nie zgodzić, aczkolwiek te drzewa złamane mniej więcej tak, gdzie wy ustawicie się tak, nie dostajecie spota, no nie, tutaj prawie dostaniecie, bo ja jestem wielki, aczkolwiek da się ustawić tak, w taki sposób, że przeciwnicy jadący po tej całej stronie nie będą was spotowali. Wy ich też nie, wy będziecie musieli podjechać, strzelić. Podjechać, cofnąć, strzelić. No ale jesteście w stanie sporo stąd ugrać. Następna defensywna pozycja. Wy wygraliście powiedzmy stronę z atakami. Wasi się dosyć długo utrzymali na górze mapy. Jesteście w stanie tutaj spotować przeciwnika. Przeciwnik, gdy będzie wychylał się do góry, możecie robić na nim pechy. Gdzie przeciwnik was nie będzie spotował. Oczywiście, jeśli dotąd dojedzie, no to już wtedy bez spota pech nie będziecie robić. Ale jeśli macie w miarę twardą wieżę, jakieś tam opuszczanie, to jesteście w stanie tutaj grać dosyć komfortowo na wieżę, robić pechy. A gdy arta strzela, no to jeśli macie włączony dźwięk, jeśli coś tam widzicie na mapie, no to jesteście w stanie sporo cofnąć, gdzie dalej jesteście safe. Pocisk tu zleci, wracacie, bijecie dalej. W jaki troszeczkę tutaj trzeba się naustawiać, ale sporo da się ustrzelić. Ja teraz gram bez modułów, no to troszeczkę gorsza stabilizacja. Tutaj jeśli ogólnie ogarniecie sobie w miarę tą stronę i chcecie zrepuszować, to tutaj możecie zaskoczyć przeciwnika, który, nie wiem, siedzi tutaj w krzakach i jest bardzo uporczywy. No to możecie sobie tutaj podjechać i praktycznie bez spota dla wszystkich wyłonić się praktycznie na radialu do przeciwnika. Robicie pechy, ponieważ tutaj po tej skarpie da się fajnie jechać. A tutaj na początku mapy, jeśli dojedziecie, na początku bitwy, jeśli z dolnego kapa dojedziecie, to zamiast ustawiać się tutaj i grać na wieżę i kadłub przez całą bitwę, możecie złamać sobie tutaj dwa drzewa, ustawić się za kamieniem i czekać często, czekać na przeciwnika. Przeciwnik się spotnie. I zza tych drzew jesteście ładnie w stanie robić pechy. Jesteście safe. Przeciwnik, nawet jeśli by chciał, no to stąd łatwiej. Jeśli jesteście tutaj, to po pierwsze najczęściej was widać, po drugie dużo łatwiej ma was zniszczyć. Ta pozycja jest bardzo przyjemna do robienia damage'a. Nawet jeśli po strzale dostajecie spota, bo różnie tam się gra, aczkolwiek nawet jeśli po strzale dostajecie spota, to cofacie, jesteście safe i macie inny kąt niż ci goście, do których może przeciwnik właśnie dojeżdża. Następna pozycja, na przykład na ruskie medy, na jakiegoś CS-a. Tutaj Możecie dojechać tutaj przed przeciwnikiem, albo równo z przeciwnikiem, powiedzmy przeciwnik jedzie tutaj, wy już jesteście tutaj, robicie na nim pechy. I zamiast jechać tutaj po open, możecie tutaj sobie podjechać, ewentualnie jeśli już ktoś tutaj aż dojechał, no to dalej jesteście w stanie walczyć jeden na jeden z nim, czy tam używać kamieni, wygrywać z nim. Jak już ogarniecie sobie go, to możecie na blisko podjechać do przeciwników, którzy tutaj grają na wieżę. Wy jesteście bez spota rozpędzeni. Rzadko przeciwnik zdąży zrobić na was pestkę. Tutaj jesteście. Podjeżdżacie i walczycie dalej z przeciwnikiem. Przeciwnik was chce zrepuszować. Wjeżdżacie tutaj. Przeciwnik musi... Licząc, że tu nie ma CS-a. Przeciwnik musi dojechać aż tutaj, żeby mieć na was jakieś sensowne bicie, inaczej wymienia się z waszą wieżą, a twoi sojusznicy, powiedzmy, że jeszcze żyją, po prostu typowo snajpią z jednej pozycji bez ruszania się, więc nawet oni są w stanie zrobić na gościu, który jedzie tutaj na open, jakieś pestki, płacasz się. Często jeszcze robisz spota, bo oni sami czasem w sumie nie spotują. Jak już gościu ginie, znowu wracacie na tą pozycję, gracie tutaj, strzelacie tam, jeśli coś się spotuje. Robicie pechy wszędzie i nie dajecie się spuszować. Zostajecie non-stop tutaj u góry, żeby przeciwnik, który potencjalnie ma magazynek, nie chciał was repuszować, zrobić na was, nie wiem, 1200 HP w 3 sekundy, więc non-stop gracie tutaj na wieżę, choćbyście mieli się z jego wieżą wymieniać, to TVP ma większą wieżę niż na przykład E50, czy tak jak tutaj WZ-tą podjechałem teraz. Wygrywacie sobie bitwę. Tutaj chcę wam pokazać dwa typowe rozjazdy lightem od dolnego kapa, od dolnego lewego kapa. Pierwszy będzie to spod przejazdu. Troszeczkę słaby spawn, troszeczkę szybki czołg przeciwnika, ale zobaczymy, czy damy radę. Powinniśmy dać radę. Jeśli jedziecie na pałę, no to jesteście w stanie spotnąć. Dopóki nie strzelicie, to często tutaj spota nie dostaniecie, bo przeciwnik, nawet jeśli podjedzie tutaj, to miejsce, to stąd was bronią kłody i drzewa. Więc tutaj często nie dostaniecie spota nawet na dojeździe i wychyleniu się. Tego krzaka omijałbym. Ten krzak czasem w późniejszej części bitwy przydaje się, aczkolwiek to jest pierwszy podjazd, gdzie spotujecie przeciwników. Arty plus to ma bicie na nich. Jesteście tu w stanie zrobić czasem z trójkę, czwórkę na start. Już powiedzmy takie... na taki dobry start. Nie w każdej bitwie oczywiście. Często jak dostaniecie tu spota, to arta od razu będzie do was strzelać, aczkolwiek... No jest to jedna z pozycji, która pokazuje na początku dużo czołgów i gorsi, czy tam ludzie, którzy... gorsi gracze, czy ludzie, którzy zaspali, są w stanie spotnąć się w tym miejscu wręcz. I zanim oni tu dojadą, potrafią cali spaść, więc twój team już ma dodatkowy czołg po swojej szali. Drugi rozjazd z kapa, tutaj jedziecie na pałę do krzaczunia. W tym momencie może was ktoś spotnąć przez tą dziurę, aczkolwiek wy jesteście w stanie tutaj spotnąć sporo czołgów na przejeździe typowo goście, którzy pokazują wieżę, czasem dużo więcej, bo nie każdy gra tak dobrze, nie każdy poświęci te dwie dodatkowe sekundy, żeby nie dać się spotnąć i pojedzie 40 metrów bardziej w lewo, więc goście tutaj często zrywają jakieś dodatkowe pestki na start. Wyspotujecie jeden, drugi i czasem, jeśli coś jest bardzo dużego, to trzeci przejazd, ewentualnie, żeby ten trzeci przejazd spotnąć, możecie go spotnąć stąd. Tadam. I cofnąć się, jeśli byście dostawali spota na przykład od gościa tutaj. A z drugiej strony lajcikiem jesteście w stanie jak najszybciej zająć pozycję tego krzaka. Raczej was mało co ma skontrować, jeśli jesteście szybkim lajtem, jeśli jesteście jakimś lajtem, który jeździ 60 czy 65 na godzinę, no to wtedy możecie mieć problem. Aczkolwiek podjeżdżacie, chowacie się. Tutaj przeciwnik, jeśli ma bardzo dobrą załogę, no to jest w stanie was stamtąd spotować. Wy tutaj spotujecie przejazd. Może nawet wasi sojusznicy nie zrobią nic tutaj, aczkolwiek wiecie, ile pojazdów tutaj jedzie i co możecie, jak może się potoczyć bitwa. Od razu możecie wiedzieć. Drugie to to, że z tej półki ludzie często pikują. Tu wystarczy, że pokaże się kawałek wieży i często stąd, 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 stąd przeciwnicy mają bicie na niego. A następna pozycja, możecie podjechać tutaj dosyć agresywnie. Jeśli macie zbijanie kamo, no to często spotniecie czołg, który jest tutaj. A następna pozycja na lajcie to typowy krzaczek. Jeszcze szybciej spotujecie balkon. Spotujecie jakieś przejazdy. Często tutaj się coś spotnie. Przede wszystkim balkon. Jeśli twoi przegrywają tą stronę, no to też jeszcze jesteście w stanie dużo tutaj pospotować, gdzie twoi sojusznicy na przykład stąd są w stanie robić pestki na tamtych gościach. Nice shot. A następna miejscówka spod hateków. Ja polecam tutaj stanąć. Tego dolnego nie polecam. Tutaj spotujecie dużo więcej, dużo szybciej. Twoi są w stanie przez te parę sekund przymierzyć, strzelić. No i to są takie typowe rozjazdy na linii Mannerheima. Ewentualnie, jeśli przeciwnik tutaj nie zjedzie żadnym czołgiem, to praktycznie no zdarzają się takie bitwy, rzadko bo rzadko, ale po pierwszym spocie na przykład z tego krzaka jesteście w stanie zraszować aż dotąd, oczywiście wodą. Jeśli powiedzmy jakiś czołg stoi przy kamieniu, to zobaczy tego lajta w drugiej minucie bitwy, chce się po ciebie ulać, wystawia się całym tyłem do przeciwników. Przeciwnik ginie, wy jesteście dalej safe. Jako że jesteście lightem, to stąd nie macie jak dostać spota. Spotujecie, robicie damage. Nie zawsze lightem tylko się spotuje. Jesteście w stanie szybko zaskoczyć przeciwnika. Tą mapę troszeczkę inaczej opisywałem. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało i zapodawajcie następne mapy, które mam omawiać.